Nie boisz się zostać sama? Nie. Widziałam przez okno auto policyjne. A może czekasz na telefon od Rogelia? Dom rodziny Santiago? To ja. Chcę ci złożyć kondolencje. Co? Kondolencje. Jutro będziesz już martwa. Przecież nic złego nie zrobiłam. Nie udawaj. Wydałaś mnie policji. Zapłacisz mi za to. Bueno, Pablo, Pablo. Ay, mamacita. Toña. No. Pablo. Błagam, zostaw mnie w spokoju. Ratunku. Dlaczego to zrobiłaś? Stać, bo strzelę. Wezwij policję. Proszę się nie wtrącać. Mam list. Halo, policja? W rolach głównych. Perła. Odcinek 108. W pozostałych rolach. To nie ja zabiłem, ale on. Mam dowody. Zabierzcie go, złożę pan zeznania na komisariacie. Weźcie i jego. Milczeć. To niebezpieczny człowiek. Mieszkał w tym domu, a my o tym nie wiedzieliśmy. Spokojnie, mamy go. Aresztujemy go za zabójstwo. Dostanie ze 20 lat. Tylko tyle? Najmniej. A my nie musimy zeznawać? Na razie nie. A ja? Pani już zeznawała. Tyle się tu wydarzyło. Dom wariatów. Teraz będziemy spać spokojnie. Mam nadzieję. Połóżmy się. Ktoś puka. Otworzę. O tej godzinie? Ja nikogo nie przyjmę. Chwileczkę, tak nie można. Przepraszam. Pan pójdzie z nami. Tata? Ja? Octavio Fantini Santiago? To mój mąż. Dlaczego go zabieracie? Aresztowany twierdzi, że ma dowody obciążające pana Fantini. Oskarża go o zabicie pani Eugenii Martinez González i doktora Erlinda Buenrostro. Co? Jestem niewinny. Oczywiście. Kochanie, idź. Musisz to wyjaśnić. Proszę dać nam kilka minut.
Spokojnie, nic się nie dzieje, nic złego nie zrobiłem. Pilnuj drzwi. Obserwuję cię i zadaję sobie pytanie, co robisz? Nie widzisz? Wykorzystuję okazję, żeby uciec. Oszalałeś? W takiej chwili? Jeśli chcesz, zostań, ja stąd spadam. Pomyśl. To niedorzeczne. W ten sposób przyznasz się do winy. Ale ja jestem winny. Pablo ma na to dowody. Nieprawda. Twoje słowo przeciwko słowu tego biedaka i przestępcy. Masz rację. Jedziemy na komisariat. Aresztowali Pabla? Spokojnie. Ukrywał się w pokoju dla służby i próbował zabić Tonię. Na szczęście już go mają. Co powiedział? Same głupoty. Czekają na Oktawia, żeby zabrać go na przesłuchanie. A co on ma z tym wspólnego? Pablo próbował oczernić mojego syna. Marta uważa, że Octavio powinien wszystko wyjaśnić. Mam ją w nosie. Interesuje mnie, co mówi policja. Nie bój się. Nikt cię w to nie wrobi. Policja ma Pabla za wariata. Ile razy mam powtarzać, że nie mam nic wspólnego ze śmiercią Eugenii? Pablo prosił mnie o pieniądze dla chorej siostry. A ty jesteś taka hojna, że dałaś mu je? Akurat. Ale to już twoja sprawa. Pablo jest mordercą i może być niebezpieczny. Pamiętasz, jak ojciec zabrał nas do sklepu, żeby to kupić? Zgubiłem się. Byłem przerażony. Bałem się, że nigdy więcej cię nie zobaczę. To były czasy. Dlaczego tak się oddaliliśmy? W dzieciństwie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Tata źle robił, porównując nas. Chciał sprawdzić, który nadaje się lepiej do prowadzenia firmy. Wtedy pojechałeś do Tybetu. Żebyś widział jego minę, kiedy się dowiedział. Kiedy zadzwoniłem, krzyczał na mnie. Podczas tego wyjazdu zakochałem się w Indrze. Dlaczego nie poprosisz, żeby zamieszkała w Meksyku? Dla nas miłość nie oznacza więzów. Chcę, żeby była szczęśliwa. Jeśli to oznacza oddzielne życie, godzę się z tym. Dolej mi trochę. Świtało, kiedy wychodziliśmy z komisariatu, ale zamknęli Pabla. Cieszę się. Dlaczego nic mi o tym nie mówiłaś? Po co? Masz tyle problemów. Jak Roberto? Dobrze. Zawiozę mu dziecko. Gdyby nie ten głupi problem, bylibyśmy tacy szczęśliwi. Kiedy to się skończy, wyjedźcie stąd. Ja mam como cuatro personas que me Już czwarta osoba mi to mówi. No puedo, Toña.
Nie mogę zostawić mamy z tymi sępami. Przeciwnie. Biedne sępy. Przepraszam. Czasem Donia Mercedes nie jest zła, tylko zgorzkniała. Dzięki mnie zmieni się i pokocha życie. Wczoraj powiedziałam Jasmine o czekoladkach. Wiem, że zrobiła to celowo. Oczywiście zaprzeczyła. Musisz przeszukiwać pokój mamy i wyrzucać słodycze. Wspaniale pachnie. Cieszę się. Kazałam to zrobić z myślą o pani. Z wdzięczności. Nie masz za co być wdzięczna. Przeciwnie. Lubię się odwdzięczać za przysługi. Od dzisiaj może pani na mnie liczyć. Zawsze. Nie je pani? Zjem, ale na razie chcę się tym nacieszyć. Oby nie przyszedł ktoś, kto mi w tym przeszkodzi. Karmią mnie tu fatalnie, gorzej niż w więzieniu. Wystarczy jedno słówko, a zawsze coś pani przyniosę. Schowaj to, szybko. Chwileczkę. Już. Proszę. Hola, Marta. Hola, ¿cómo estás? Witaj. Jak spałaś, mamo? Dobrze. Zostawisz nas na chwilę same? Oczywiście. Umiesz przeganiać ludzi. Przeszkadza ci, że ją wyprosiłam? Wolisz być z nią niż ze mną? Jak cię przyjęła Mercedes? Lepiej niż myślałam. Wiedziałam, że tort to dobry pomysł. Poskromiłam złośnicę. Teraz trzeba odebrać akcje dzieciom. Będziemy się bawić w Europie. Dla mnie to za mało. Chcę przejąć cały majątek rodziny Santiago. Zabierasz wszystkie książki? Nie, zastanawiam się, którą wybrać. Niedługo egzamin. Spokojnie, Gina mówiła, że ma pani mnóstwo ściąg. Myślisz, że potrafiłabym ściągać? Nie słuchaj go, żartuję. Spokojnie. Trochę się denerwuję. Na samą myśl, że idę na egzamin i wrócę na uniwersytet, mam dreszcze. Ale martwię się o Roberto. Nie ma powodu. A egzamin na pewno zdasz. Będziemy mieli w rodzinie magister administracji. Moje koleżanki będą w twoim wieku. Nie ma znowu takiej wielkiej różnicy. Gdyby nie Gina, poprosiłbym panią o rękę. Wariat. Jestem na to za stara. Powodzenia. Ale mnie przestraszyłaś. Szpiegujesz mnie? A ty co tu robisz? Czego szukasz w pokoju Perły? Usłyszałam hałas i podeszłam. Nie udawaj, mam duże doświadczenie. Też coś. Co wymyśliłaś? Słyszałam, że Roberto wystawił cię do wiatru przed ołtarzem przez Perłę. Nadal go kochasz? A może chcesz, żeby cię błagał o wybaczenie? Skąd wiesz? Czułabym to samo. Jestem twoją matką. Tak jak i ty, zrobiłabym wszystko, żeby zniszczyć tego mężczyznę. Posłuchaj mnie. Musisz zdobyć zaufanie wrogów, żeby ich zniszczyć. Jak? Chodź. Dokąd tak się śpieszyła Patricia? Ma dzisiaj egzamin wstępny. Racja. A ty jak się czujesz? Okropnie się martwię o Roberta.
Właśnie od niego wracam. Rozmawialiśmy do rana. Roberto? Wy? Wspominaliśmy dzieciństwo. Bardzo się wtedy przyjaźniliśmy. To dlaczego tak się odsunęliście od siebie? Każdy wybrał inną drogę. Ja zająłem się sprawami duszy, a on wolał podrywać dziewczyny. Nie mogę was sobie razem wyobrazić. Nic mu nie jest? Tam jest bezpieczny. Postaram się mu pomóc. Jak poszło? Spójrz, kto przyjechał. Jak się masz? Już cię zabieram. Chodź do mnie. Przywiozłam lampy gazowe, świece i coś do kuchni. Wspaniale. Urządzimy sobie kolację przy świecach. Pewnie. Zapomniałam o bateriach. Później pojadę do sklepu. Nieważne. Zamiast radia ty będziesz śpiewać. Dziecko patrzy. Niech się uczy. Wiesz, jak cię kocham. Przestań. Nie mamy jeszcze ślubu. Zawsze coś. Najpierw ślub. Powtarzam to od początku. Naucz tego dziecka. Chcesz jechać po świece? Tak. Jedźmy do wsi i weźmy ślub. Wiesz, jak tego pragnę. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka jutro. Masz rację. Nikt nas tam nie zna, to będzie skromna ceremonia. Co ty na to? Dobrze. Chodźmy już, bo jest dość ciężki. Co? Ślub za dwa dni? Kompletne szaleństwo. Dobrze, zajmę się wszystkim, spokojnie. Przechodziłam obok i postanowiłam wpaść. Przeszkadzam? Ależ skąd? Zaprosisz mnie na obiad? Zastanowię się. Tak, chodźmy. Dobrze. Dalej. To mi się podoba. Dzięki. Znalazłaś go? Nie, zostawiłam wiadomość u sekretarki. Podobno ma się z nią dzisiaj skontaktować. Na pewno ojciec odezwie się do ciebie. Myślisz, że mama przyjedzie na nasz ślub? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie mogę jej nie zaprosić. To ją namów. Nie chcesz, żeby przyszła? Prawdę mówiąc, nigdy nie wiem, co zrobi. Nie sądzisz, że mnie wyda? Jesteś taki spokojny, chociaż nic nie wiesz o bracie? Nawet gdybym wiedział, nie powiedziałbym ci. A powinieneś. Kocham Roberto i martwię się o niego. Nic mu nie jest. Skąd wiesz? Domyślam się. Skoro jeszcze się nie odezwał, policja już go nie szuka? Cały czas nas nachodzą. Przecież wiadomo, że nie wróci do domu.
Ale pewnie zadzwoni do ciebie albo do Perły. Jestem pewien, że jest już daleko stąd. Co pani tu robi sama? Smutno mi. Perła zabrała dziecko rano i jeszcze nie wróciła. Bardzo pani kocha Enriquita. Bardziej niż własne życie. Od pierwszej chwili. Przypomina mi małego Octavia. Co robisz? Sprzątam pokoje dla służby. Okropny tam bałagan. Tam się ukrywał Pablo? Dlatego właśnie postanowiłam posprzątać. Dobry pomysł. Przysięgam, że jestem niewinny. Wiele razy pan to powtórzył. To dlaczego ukrywał się pan w tym domu i próbował zabić służącą? Tonia chciała zrzucić na mnie winę za śmierć Eugenii i doktora. Nie ja ich zabiłem. Mamy akta, w których napisano, że ukradziono samochód panu Fantini. Wszystko się zgadza. Idźcie do domu rodziny Santiago i poszukajcie listu, który przysłała mi Eugenia. Co w nim jest? Napisała, że to Octavio zabił doktora Buenrostro i że chce zabić ją. Ona to przeczuwała. Idźcie po ten list. Jeśli to prawda, aresztujcie Fantiniego. Jeśli pan kłamie, czeka pana sporo problemów. Przysięgam, to nie ja. Proszę zapisać, że poszli po list. Skończyłaś? Zaraz. Muszę wynieść śmieci. Pomogę ci, poczekaj. Już. Zaraz, jeszcze to. Nie został nawet ślad po Pablu. Jak? Zdałaś? Jeszcze nie wiem. Egzamin był łatwy, ale wyniki będą później. Kiedy skończyłeś naukę? Wiele lat temu. Najpierw chciałam być lekarzem, jak mój ojciec. Potem wybrałam administrację. I co? Mój ojciec miał kłopoty i musiałam przerwać studia. A potem wyszłam za mąż. A właśnie, dzwonił junior. Roberto i Perła pobierają się. Co? To szaleńcy w takiej chwili? To takie romantyczne. Co takiego? W weekend Roberto i ja zamierzamy się pobrać. A gdzie spędzicie miesiąc miodowy? Za kratkami? Wszystko jedno. Pójdę za nim na koniec świata. Nie pozwolę, żebyś wyszła za mordercę. Nie jest mordercą. Zrobił ci pranie mózgu. Chciałabym, żeby moja mama była obecna na moim ślubie. Zaprosiłam cię. 2 dni przed ślubem oznajmiasz mi, że wychodzisz za mąż za mordercę. Dopiero dzisiaj podjęliśmy decyzję. Masz z nim kontakt?
Policja? Policja? Mam informacje na temat Roberta Valderamy. Co robisz? Nic. Doniesiesz na Roberta? Nie. Nie zaprzeczaj. Słyszałam, dzwoniłaś na policję. Tak? I co? Nie pozwolę ci marnować życia u boku mordercy. Zdrajczyni. Pomogłam ci, a teraz tak mi opłacasz? Po co dyskutujesz z tą idiotką? Chciała donieść na Roberta. Przecież pani nie chce, żeby za niego wyszła. Kto cię prosił o pomoc? Jesteś tu nikim. Myślałam, że się przyjaźnimy. Nie przyjaźnię się z byle kim. Jeśli to zrobisz, wyrzucę cię z domu. Dziękuję. Puszczaj. Nie przyjdę na ten ślub. Spójrz, znalazłam magazyny. Uspokój się, kochanie. Już tam jadę. Znowu się pokłóciła z Robertem? Mercedes nie chce dopuścić do ślubu. Już ja jej powiem do słuchu. Nie pozwolę tak traktować Perły. Junior? Mówi Gina. Dzwoniła Perła, mama do niej jedzie. Nie wiem, co robić. Nie płacz. Mama mnie nie kocha. Teraz wiem, że ojciec ją zmusił, żeby mnie zaakceptowała. Obroniła cię przed Martą, bo ma władzę. Nie zrobiła tego z miłości do mnie. Ważne, że cię obroniła. Musisz wyjść za Roberta. Gdyby nie on i dziecko, nie miałabym po co żyć. Czuję się taka samotna. Nie jesteś sama. Tonia wszystko mi powiedziała. Zapomnij o Mercedes i myśl tylko o dziecku i o Roberto. Wiem. Dałaś sobie radę. Wiele osób bardzo cię kocha. Ja kocham cię jak córkę, a raczej wnuczkę. Też cię bardzo kocham. Enrique to również. Mówiłam, żebyś jej nie ufała. Mercedes jest nieprzewidywalna. Myślałam, że mnie polubiła. Oszukała cię jak wszystkich. O co poszło? Nieważne. Nie zostawię tak tego. Zapłaci mi za wszystko. Zobaczysz. Mercedes nie wie, z kim zadarła. Proszę. W salonie czeka policja. A co ja mam do nich? Czego chcą? Rozmawiać z panią Martą i panem Oktawiem. Chodzi o przeszukanie domu. Już idę. Jak się pani miewa? Dobrze, dziękuję. Jak dziecko? Wspaniale. A Alexis? Radzi sobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszli do pani Marty. Niech ją aresztują. Idiotka zdenerwowała Perłę. Zawiadom Mercedes, że chcę z nią porozmawiać. Panowie znowu tutaj? Witaj, Patricio. Jak się masz? Przejdźmy do gabinetu. Mamy nakaz rewizji. Bardzo proszę.
Pani Mercedes nie chce pani przyjąć, ale... Chodźmy. Kto tam? To ja. Mówiłam, żeby mi nie przeszkadzać. Nie obchodzi mnie to. Przyszłam w sprawie Perły. Nie ma tu jego rzeczy. Czego panowie szukają? Jego rzeczy osobistych. Na pewno ich nie znajdziecie. Dlaczego? Rano wyrzuciłam wszystko do śmieci. Nie znalazła pani żadnego listu? Nie, tylko ubrania i stare klapki. Możecie przejrzeć worki ze śmieciami. Proszę nas do nich zaprowadzić. A to co? Całkiem dobre rzeczy. Może będą pasowały. Dobrej jakości. Zabiorę wszystko. Nic tu nie ma, mówiłam. Sama wszystko sprzątałam i niczego nie znalazłam. Czy w tym liście miało być coś, co mogło zaszkodzić mojemu mężowi? Aresztowany twierdzi, że ten list oskarżał pani męża o 2 morderstwa. Pablo kłamie. Mówiłam już, mój mąż nie ma z tym nic wspólnego. Sprawdzimy to. A co ze śmieciami? Nie masz prawa rozmawiać o Perle. Mam większe od pani. Kocham ją jak córkę. Nie rozśmieszaj mnie. Dla ciebie była tylko intratnym interesem. Nie udawaj teraz kochającej matki. Zmusiła mnie pani wtedy do zrobienia czegoś, czego nie chciałem. Nie pozwolę jej teraz skrzywdzić. Za kogo się uważasz? Proszę zrozumieć. Tylko w ten sposób odzyska pani córkę. Po jej ślubie zostanie pani sama. A wtedy będzie za późno na żal. Nic tu nie ma. Mogą panowie zawsze liczyć na naszą pomoc. Dziękujemy. Pozbieraj to. Dziwne. A gdzie ubrania? Nie martw się. Zajmę się nim. Dziękuję. Zadzwonię z biura. Tak. Pomóż mi wybrać suknię na twój ślub. Mamo, dziękuję. Czy oni nigdy nie wyjdą? Przeszukują cały dom. Niczego tu nie ma. Proszę przekazać Perle, że chcę z nią porozmawiać. Patricia. Hola. Nie wiedziałam, że jesteś. Dlaczego nikt mnie nie zawiadomił? Myślałem, że jest pani zajęta. Dziękuję. Siadaj. Tonia mówiła, że jesteś zajęta przy dziecku. Z czego się tak cieszysz? Jestem taka szczęśliwa. Mama przyjdzie na mój ślub. Właśnie w tej sprawie przyszłam. Muszę jechać do Roberta. Później, teraz wybierzemy się na zakupy. Naprawdę? Oczywiście. Dziękuję. Gdybym nie kochała tak bardzo Mercedes, chciałabym, żebyś była moją mamą.
Jesteś słodka. Co tu robisz? Po co mnie wezwałaś? Nie wchodź. W tym domu nawet ściany mają uszy. Była tu policja. Podobno Pablo ma dowody przeciwko tobie. Czy to ty ich zabiłeś? Tylko chemika, ale nie Eugenia. To mógł zrobić Pablo. Teraz chcę zrzucić winę na ciebie. Boję się, że mnie zamkną. Przestań. Zawsze byłeś tchórzem. Ale leje. Okropnie. Włóż to, bo się przeziębisz. Myślałem, że nie przyjedziesz. Przyjechałabym nawet w zadymkę. Rozbierz się, jesteś mokra. Co takiego? Mowy nie ma. Natrudziłyśmy się, żeby zgubić samochód, który nas śledził. Na szczęście Perła jest już u Roberta. Doskonale. A gdzie się odbędzie ten ślub? W domku? To dom, nie domek. A ślub odbędzie się we wsi. Ja to nazywam domkiem. Nikomu o tym ani słowa. Oczywiście, zawiadomię tylko Rozendę. Junior, telefon. Przestań żartować. Będę milczał jak grób. Znalazłeś Cezara? Nie, ale zostawiłem wiadomość u jego sekretarki. Jeśli nie będzie go na ślubie, sam odprowadzę Perłę do ołtarza. Tak mi dobrze. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Ja też. Najwspanialsze jest to, że jesteśmy razem. Sami, bez kłótni. I tak bardzo się kochamy. Zabawne, jesteśmy tak blisko, a ja nic. To właśnie jest miłość. Zawsze myliłeś ją z pożądaniem. Junior mówił to samo. Teraz go rozumiem. Obiecaj, że nigdy się nie rozdzielimy. Obiecuję. Od dzisiaj nikt ani nic nie może nas rozdzielić. Dobrze wyglądam? Jak wyglądam? Wspaniale. Ja też nie wyglądam tak źle. Pośpiesz się i powiedz Otylii, żeby przygotowała małego. Mogę? Czego chcesz? Jaka elegancka. Dokąd się wybierasz? Nie muszę ci się tłumaczyć. Wyjdź natychmiast. Gdzie jesteś, Toniu? Tutaj. Zamknij za nią drzwi. Chyba wyrzucono panią z pokoju. Pośpieszmy się, bo już późno. Nie idę. Jak to? Obiecała pani Perle, że przyjdzie na ślub. Nieważne. Nie idę i już. Wyjdź stąd. No już.
Nie mam prawa psuć ślubu córce. Moja nieobecność będzie jedyną dobrą rzeczą, którą dla niej zrobię. Jedyną dobrą rzeczą. I już idzie. Skoncentruj się, dzisiaj twój ślub. Jestem taka szczęśliwa. Chodź.